przydługi tytuł, ale właśnie tak chciałem dzisiaj, żebyśmy o tym pomyśleli. Pamiętacie swoje pierwsze wspomnienia z dzieciństwa? Kiedy mieliście, nie wiem, może dwa, może troszkę mniej lat? Swoje pierwsze świadome wspomnienia, kiedy byliście tacy mali jeszcze. Na pewno widzieliście nieraz dzieci, które rozmawiają ze sobą gdzieś tam w piaskownicy albo na placu zabaw, mówią: kiedy będę duży, to będę lekarzem, będę miał jakąś swoją firmę, zostanę nauczycielem. Kiedy ja byłem mały, to oczywiście każdy chciał być strażakiem, każdy chciał być czołgistą. Mamy takie marzenia. Pamiętacie tę chwilę? Gdybyśmy cofnęli się w czasie, to o czym wówczas myśleliście, o czym marzyliście, kim chcieliście być? Kiedy dzisiaj odwracamy się wstecz i patrzymy na te pierwsze nasze dziecinne rozmowy, myśli, takie licytowanie się, przekomarzanie się ze swoimi rówieśnikami, to popatrzcie, jak często życie mocno weryfikuje nasze marzenia. Gdybym was zapytał, komu z was się te marzenia spełniły? A więc byliście tacy mali, myśleliście sobie, a jak będę duży, to będę... Czy jest wśród nas ktoś, kto marzył i tak rzeczywiście stało się? Klaudia, Wojtek, dwie osoby. Jeszcze Kama, Tomek, no jest kilka osób. Asia, jest kilka takich osób, którym się te marzenia spełniły. Chciały być kimś konkretnym i są dzisiaj tymi osobami. Mnie się nie spełniło. Ja chciałem być czołgistą. Jestem pastorem, zupełnie rozumiem, prawda? Ale te marzenia były. I one były piękne, dlatego że od samego początku, kiedy mamy tych lat 2, 3, 4 więcej, zaczynamy już wtedy myśleć o swojej przyszłości. O tym, kim będziemy, kiedy wejdziemy w wiek dorosły. Powiedzcie mi, czy Jezus jako mały chłopiec miał jakieś marzenia? Kiedy on zaczynał już troszeczkę ten świat rozumieć, czy mógł mieć jakieś marzenia? Ja wiem, że kiedy dotykamy Pana Jezusa, to dotykamy pewnej tajemnicy, dlatego że potężny umysł, największy teolog chrześcijaństwa, apostoł Paweł, kiedy mówił o Chrystusie, to powiedział: bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który ukazał się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się na nią, został wzięty do nieba. Potężna teologia, bo tak naprawdę w Chrystusie spotkały się dwa światy. Świat ludzkości i świat nieba, świat nieba. Kiedy dzisiaj pytamy, jak to było z tym małym Jezusem, który był niesiony na rękach mamy, kiedy miał kilka tygodni, kilka miesięcy. Był prawdziwym człowiekiem, był dzieckiem, ale był też prawdziwym Bogiem. A w związku z tym wszystko to, kim jest Bóg, było w tym małym dzieciątku. Jak to pogodzić? Wszechwiedzę Boga i tą niewiedzę Państwa. Potęgę Boga i tą bezradność dziecka. Wszechobecność Boga i to, że nagle Bóg zamieszkał w ciele, tym maleńkim ciele noworodka. Jak to wszystko pogodzić? Ja nie wiem. Bóg nas zaskakuje. I kiedy patrzę na Pana Jezusa jako człowieka, jestem przekonany, że Pan Jezus miał marzenia. I być może było tak, że któregoś dnia przybiegł, wdrapał się na kolana Marii, przytulił się do swojej mamy i powiedział: mamo, wiesz, jak będę duży, to zostanę. Próbuję sobie wyobrazić to, co się działo w sercu Marii. My czasami mówimy o sobie, że nie jesteśmy mali. To chyba nie do końca tak, bo przecież nie ma w nas, protestantach, jakiegoś dystansu do Matki Pana Jezusa. Natomiast chcemy ją umiejscowić, osadzić w biblijnych realiach. Nie możemy się zgodzić z pewnymi zjawiskami, które są obecne w chrześcijaństwie, a które nie mają poparcia w Biblii. Ja nie znam żadnego adwentysty, który byłby wrogiem Marii. Podziwiamy ją, szanujemy ją. Natomiast nie zgadzamy się z tym, co się dzieje w chrześcijaństwie wokół jej osoby. A więc próbuję sobie wyobrazić, co wtedy musiała Maria czuć. Czując tego przytulonego do swojej piersi synka, który mówi: mamo, gdy będę duży, to wtedy zostanę.
A przecież Maria wiedziała. Pamiętała ten moment, kiedy przyszła z Jezusem, do świątyni, żeby ofiarować Jezusa Bogu i wtedy podszedł do niej Symeon, wziął dziecko na rękę i powiedział wtedy. Powiedział Łukasz Ewangelista o tym sprawozdaniu. Teraz o władco mówił Symeon. Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę, Mario, przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły wielu serc. Mamo, kiedy będę duży, to wtedy zostanę. Bardzo możliwe, że Maria wtedy mocniej przytuliła Jezusa do piersi i pomyślała synu: Twój życiorys został napisany przed Niego. Twoje życie, Twoje dzieciństwo, Twoja młodość zostały spisane daleko przed momentem Twoich narodzin. I być może dzisiaj masz swoje marzenia jako dziecko, ale jesteś cząstką planu, który przerasta każdego z nas. Bo kiedy będziesz duży, to stanie się coś, co moje serce przeżyje, co przebije Twoje serce. Stanie się coś, czego dzisiaj jeszcze do końca nie wiem, ale wiem, że będzie to dramat. Będzie to coś bolesnego i radosnego zarazem. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus zrozumiał. Kiedy bawił się ze swoimi rówieśnikami, dorastał, widział ich beztroskę, był jednym z nich. Ewangelie niewiele o tym mówią, wiemy tylko, że wychowywał się w Nazarecie, a Nazaret, jak wiecie, nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Jeden z bohaterów Biblii, kiedy słyszę, że Jezus z Nazaretu ma być tym Mesjaszem, to mówi z przekąsem: czy co dobrego z Nazaretu w ogóle może wyjść? To było miasto o złej reputacji. W takim mieście Jezus się wychowywał. Tam miał kolegów, tam miał przyjaciół. Wiem tylko, że kiedy miał 12 lat, udał się na swoją pierwszą paschę do Jerozolimy. To było dla młodego Izraelity wielkie przeżycie. Bar mitzwa. Chłopak stawał się dorosłym mężczyzną. Od tego momentu miał przestrzegać wszystkich zasad judaizmu, skrupulatnych zaleceń Tory. Był synem przymierza. Jezus miał wtedy 12 lat. Ewangelista Łukasz w 2 rozdziale 41 do 52 wiersza mówi: rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał Jezus lat 12, udali się tam zwyczajem swoim świątecznym. Kiedy wracali po skończonej uroczystości, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im, zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinien być w tym, co należy do ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nim, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystko we wspomnieniach w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i ludzi. Synu, czemuś nam to uczynił? Jezus miał 12 lat. Jego koledzy mieli głowę pełne marzeń. Myśleli o tym, kim zostaną, kiedy dorosną. Myśleli być może o tym, jaka będzie ich rodzina, co zrobią, co osiągną, co zdobędą.
Jezus miał 12 lat i wiedział, wtedy już wiedział, że jego życie zostało spisane na długo przed jego narodzinami. I wiedział, że kiedy dorośnie, to będzie musiał skonfrontować się, zderzyć się z pewną dramatyczną rzeczywistością. On wiedział, znając proroctwa, jaki los został mu przypisany. I można powiedzieć, że ktoś odebrał Jezusowi marzenia. Ktoś z boku, patrząc na to wszystko, mógł powiedzieć, ale to było, gdyby ktoś wam tak napisał życie, gdybyście mając 12 lat zrozumieli, że nie to, co wy chcecie, ale to, co ktoś chce, będzie realizowało się w waszym życiu. Chcielibyście tak? Gdyby ktoś wam napisał życie. Ja wiem, że tak może myśleć tylko ktoś, kto stoi z boku i nie rozumie. To w przypadku Jezusa było troszeczkę inaczej. On nie tylko to wiedział, że jego życiorys został zapisany, ale on sam brał udział w spisywaniu tego życiorysu. To był jego plan. Jako Bóg był obecny w tym, ale jako człowiek musiał się jeszcze tak wiele nauczyć, tak bardzo dojrzeć do tej chwili. Być może Jezus któregoś dnia rozwinął księgę psalmów, rozwinął zwój, a tam w psalmie 40 i wierszu 7 do 9 znalazł słowa: nie chciałeś ofiary krwawej ani obiady, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, w swoją księgę o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim sercu. Być może Jezus oto rozwinął ten zwój i powiedział, tak, to jest o mnie, to jestem ja, to jest moja droga, to są moje marzenia, po to właśnie przyszedłem. Mając 12 lat, już wiedział. Przed swoją śmiercią, a zanotował te słowa apostoł Jan, 12 rozdział, 23 do 27. Pan Jezus rzekł: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie oburzy, zostanie tylko sam. Ale jeżeli oburzę, przyniesie plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Chyba nigdy tego nie zrozumiemy. W czasie, kiedy życie toczyło się obok Jezusa, tego Jezusa, który miał lat 4, 6, 12, potem kilkanaście lat, potem lat około 30, kiedy życie toczyło się, jego rówieśnicy, dzieciaki, z którymi bawił się, który z którymi biegał po ulicach, zaczęły one, już jako bardziej dorosłe osoby, realizować swoje marzenia. Jezus wszedł w swój świat. Szedł drogą realizacji ważnych planów Bożych. Oto przyszedłem na tę godzinę. A potem zobaczył swoją matkę pod krzyżem. Zobaczył swojego apostoła, gdzieś tam inni rozpieszli się w tłumie. Być może widział, jak Piotr staje na palcach, żeby wśród głów patrzeć w kierunku krzyża Golgoty. Jak owce, które nie mają pasterza, rozbiegli się. I wtedy Jezus z wysokości krzyża rzekł do swojej matki, to były bardzo trudne chwile pożegnania. Niewiasto, oto Syn Twój, i wskazał na Jego. A potem rzekł do Jana, oto Matka Twoja. Były to chyba jedne z najtrudniejszych chwil. Jezus wiedział, że tak musi się stać, jeżeli my mamy żyć. Na pewno znacie jakąś lepiej niż ja. Ale kiedy przechodzę ulicą Piotrkowską, czasami odwiedzam księgarnię archidiecezjalną,
przechodzę i mijam taką czarną tablicę tuż przy ulicy Piotrkowskiej. Na tej tablicy jest taki nagłówek, taka generalna myśl. Zanim umrę, chciałbym. I ludzie tam wpisują różne rzeczy. Co by chcieli dokonać, zanim śmierć zakończy mnie? Wypisują rzeczy najróżniejsze. Ta tablica jest często ścierana, bo widzę, że są ciągle to nowe wpisy, ktoś kredą tam coś dopisuje. To jest właśnie takie miejsce, gdzie ludzie mogą zatrzymać się i coś napisać. I ciągle tam ktoś stoi. Czyta, przypatruje się, czasami coś pisze. Czy wy również macie takie marzenia, które chcielibyście zrealizować, zanim dobiegniecie do mety? Mam przed sobą fragment bloga, który znalazłem w internecie. Jest to blog dziewczyny o imieniu Marta. Pisze tak. W pewnym momencie życie kończy się. Po prostu. I chociaż nic na to nie mogę poradzić, to wiem jedno. Będę się starać ze wszystkich sił, żeby wykonać te 10 rzeczy, zanim przyjdzie po mnie kosucha. No chyba, że znajdę jakiś kamień filozoficzny i będę nieśmiertelna, wtedy spoko. Pełny luz. Zaważam sobie herbatę, położę nogi na stół, no bo po co się śpieszyć, skoro ma się wieczność do dyspozycji. Co chciałam uczynić? Po pierwsze, napisać książkę. Po drugie, polecieć do Ameryki. Po trzecie, kupić mieszkanie lub dom i urządzić je według moich upolowań. Po czwarte, pojechać jeszcze raz na koncert Green Day. Zwiedzić Londyn. Po piąte, po szóste, zrobić coś dobrego i odmienić czyjeś życie. Po siódme, wystąpić w filmie. Po ósme, być z ukochaną osobą do samego końca. Po dziewiąte, przeprowadzić grupowy trening dla ponad 1000 osób. Po dziesiąte, mieć dzieci. Zanim umrę. A Chrystus, jakie były Jego marzenia, kiedy patrzył w przyszłość? Miał je, czy ktoś mu je odebrał? Czy Chrystus myślał o czymś tak bardzo intensywnie i tak bardzo chciał, zanim umrze, to zrobić? Próbuję nadążyć za myślami Pana Jezusa. Próbuję wczuć się w Jego marzenia. To było widać, kiedy spotkał się ze swoimi apostołami w Wieczerniku, kiedy wiedział, że to jest ta ostatnia Pascha. Kiedy powiedział, że już nigdy więcej, aż w Królestwie Bożym nie będzie pił z tego kielicha, nie będzie jadł tego chleba, aż kiedyś, kiedy zbawienie staje się faktem, on wiedział, że żegna się ze swoimi najbliższymi. Czy oni to rozumieją? Dla nich to była kolejna Pascha. Być może tak jak dla nas kolejna wieczerza. O czym mógł marzyć ten Pan Jezus? Jestem przekonany, że to marzenie było jedno. Spójne, nieustanne, takie nieodmienne. Pan Jezus przyszedł po to, żebyśmy my mogli żyć. I to marzenie przejawia się w Jego słowach. Nawet tam na krzyżu, kiedy widział tego zagubionego Łotra, widział ich dwóch, chciał pomóc jednemu i drugiemu, ale tylko jeden pozwolił sobie pomóc. Będziesz ze mną w raju. Usta, które ledwie mówiły, spieczone, spragnione. Będziesz ze mną w raju. Słowa, które cały czas Jezus miał i ma na ustach. Bo to jest zaproszenie dla każdego z nas. Dla każdego z nas bez wyjątku. To jest największe pragnienie Boga, żeby zbawić człowieka, każdego, bez wyjątku. Co dzisiaj tutaj robimy? Przyszliśmy sobie o tym przypomnieć. Przypomnieć, wyrwać się nam z tego zgiełku, z tego galopu, z tego kieratu współczesności, zatrzymać się i powiedzieć: Boże, skoro Ty chcesz mnie zbawić, to ja chcę ten głos słyszeć. To ja chcę na to Twoje wołanie, na to Twoje zaproszenie powiedzieć tak. Bo prawda jest taka, że Chrystus zrezygnował ze swoich marzeń. On umarł po to, żebyśmy my mogli mieć marzenia. A z drugiej strony można powiedzieć, że tym największym marzeniem Chrystusa było to, abyśmy my mogli żyć, abyśmy całą wieczność mogli spędzić z Nim. W
Chyba stanę któregoś dnia na Piaskowskiej z kremem. Napiszę. Za mnie. Chciałem mieć pewność, że zrobiłem wszystko, ażeby mój bliscy, moi przyjaciele, moi znajomi, ci, którzy są ważni dla mnie, ci, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, pragnę zrobić wszystko, ażeby oni mieli marzenia związane z Jezusem Chrystusem. Może by było fajnie nawet kiedyś sam zborem pójść do tej tablicy i zapełnić ją naszymi marzeniami. Byłoby to niesamowite świadectwo. Póki co. Bardzo chciałbym, żebyśmy dzisiejsze nabożeństwo przeżyli w świadomości, że dzisiaj, teraz, za moment mogą się spełniać marzenia Chrystusa. Bo on, kiedy był mały, zanim się urodził, chciał być naszym przyjacielem. I być może kiedyś powiedział to swojej matce. Nie wiem. O tym się dowiemy, kiedy staniemy przed nim. Być może kiedyś powiedział. Wiesz co, mamo? Kiedy będę duży, bardzo bym chciał być przyjacielem wszystkich ludzi. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy mogli na tą Bożą przyjaźń odpowiedzieć dokładnie tym samym. Niechaj Pan Bóg błogosławi.